kurwa, w kurwie ta popyta. Zamówień nie ma. W ogóle godzinę temu to jeszcze słońce świeciło. Nie wiem, jadę w stronę Kazimierza. Nie chcę mi się wracać, kurwa, do domu znowu. Chałupy, kurwa, otwierać, lepczyć się z przebieraniem. Jak dole, najwyżej jak zmoknę, to wyłączę telefon, pójdę do domu. Zdjąłem te rękawy, to wrzuciłem sobie rogi z powrotem. Zawsze to dodatkowy chwyt, żeby dać odpocząć nadgarstką. Biedronka wpadła spod skala. Dobierzmy to. Kastomerek. Zmieniliśmy twoje zamówienie. No dawaj. Ulica z Dunów. Zamówienie gotowe za 10 minut. Jakoś nową opcję wrzucili pod zamówieniem. Kurierów będą ścigać do Biedronki? Nie. Nie, gość zadzwonił, żeby mu blokadę ściągnęli. Dobry, 875 mam. 875. Dziękuję bardzo. Borek Wałęski, kurwa. Aha. Za 2 miesiące tu wypierdolą taki budynek, jak tam po drugiej stronie. Za dużo zieleni było. Pierdolę. Zainwestowałem w napęd elektryczny. Myślałem, że będę jeździł w manualu, ale ja sobie nie zdawałem nawet sprawy, że jazda po mieście jest tak wykańczająca. No. Dobiło mnie to już stawanie w tych korkach, za tymi tramwajami. Stawanie, ruszanie, stawanie, ruszanie. To nie jest to samo, co wsiąść na gravela i stuknąć 120 km. 100 razy bardziej wolę wziąć gravela i jechać te 120 km niż zrobić 50 po tym kurwa mieście. Będziecie mieć w końcu licznik, ile zarobiłem danego dnia, bo będę chciał zrobić takie coś, jak ma rejs u siebie na filmach. Tak. Halo, dzień dobry, ja przyjechałem z ostawą. Wie pani co? Ja jestem pod 12. A i to się tak jakby od tyłu wchodzi, od podwórka, tak? Dobra, dziękuję.
dobry, proszę bardzo. A co to tylko tyle? Aha, i pan sobie tam pod piątkę. Ma pan 5 zł. Wie pan co, bo tam było dla pana. Pilut dać pani? Nie, dla pana. Dziękuję. Bo wie pan co, tam było tylko 12 numer, nie? Mhm. I było mieszkania 5. Ja się przez przypadek do was dopisałam, bo tam właśnie pisało, że nie może nikt dojechać, bo jest zły, a nie ma tego, nie ma piątki napisanej. A to ja nie wiem jak tam wypowiadać, bo ja w sumie... No w każdym razie nieważne, dojechał pan. Zawsze jest numer telefonu, to będę dzwonił jakby tylko. Bo ja tak na próbę to wszystko robiłam. Mhm. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. Do widzenia. To ja kurwa przyjechałem stamtąd tego. No. Zakopiańska kurwa. Ja pierdolę. Na Kobierzyn. Już chuj pojadę. No, także będę sobie ten napęd spłacał z pieniędzy zarobionych tylko na delivery. Raczej to nie będzie Glovo, bo ustalanie grafiku, dostosowanie się do tego grafiku, no troszeczkę gryzie się to z moją pracą. Teraz jeszcze w zimie, no to mimo że nie miałem urlopu, to dało się to pogodzić. No wydaje mi się, że no jak się już zacznie robić ciepło, to nie pogodzimy tego, a więc trzeba będzie zacząć jeździć może na aplikacjach typu Volt, Uber. Tam nie trzeba nic planować, logujemy się, przesuwamy palcem ciałeczkę i se można popylać, nie? Jeszcze, żeby to była kwestia tego grafiku tylko, ale nie pasuje ci coś godzinę wcześniej, nie dowiadujesz się, że nie możesz jeździć, no to jakby to można było przepisać bez konsekwencji, no to jeszcze bym na to poszedł. Chociaż teraz tych kurwa godzin jest coraz mniej wolnych. Tak jak klepnąłem sobie kalendarza, bo akurat jeździłem i chciałem to zrobić w domu, no to już wszystkie godziny były zajęte. No to do Glovo raczej wrócimy dopiero na zimę kolejnego roku może. Znaczy no w tym roku, na zimę w grudniu, może listopad. Dobry, 266 mam Glovo. Dziękuję. A jeszcze brakuje, żebym se kurwa włączył, żeby był, jak będę jechał. Mnie kurwa zhaltują, że zadupcyłem rower. Nordfish kurwa. Jeszcze rybą mi plecak nie jebał. No ale odnośnie tego prądu, to raczej bardziej chodzi mi o to, żeby właśnie ruszać tych świateł czy w tym korku. No to mnie najbardziej wkurwia. Też nie będę chciał na jakimś tam powiedzmy trzecim, czwartym trybie jeździć. Nie zadupcać nie wiadomo jak. Przepraszam. Dziękuję. Bo jednak chciałbym pojeździć na rowerze, a nie kurwa na skuterze. Aha, on mi tam każe jechać, a tam nie było przejazdu. Już tam byłem, pojadę tędy.
Chyba, że dywa tam jest w dzień otwarty. Ale pierdolę, nie ryzykuję. Bo będę się tu musiał znowu wracać do góry. Tu ostatnio chyba zjeżdżałem. Ale on mi proponuje jeszcze jechać jakoś tam. No i nie wiem, czy już mówiłem, że to może być ostatni filmik w manualu. Kolejny może być już. Wow. Na silniku. No chyba, że... To co piszą w opiniach na Ceneo, e-biker nie wysyła towaru do 3 dni, tylko do 20. No to jeszcze parę odcineczków strzelimy. Bez wspomagania. No, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu jednak przyjdzie. Ciekawy jestem, jak taki rower jeździ. Tu jest chyba możliwość przejścia górą. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, czuję tą rybę mając plecak na plecach. Ja pierniczę. No czyli to jest jeden chuj, czy ja wejdę tamtą bramą, czy tą bramą. Mi się wszystko łączy w środku. A, tu jest objazd. No dobra, zobaczmy to. Oczywiście, kurwa, pojebanych pachołkach, kurwa, jakby inaczej. I chuj nie minę ze zlewej. A tu ktoś, kurwa, pomyślał i wyjebał na środku. No i co my tu mamy? Biedroneczka znowu. I na kapelankę. No czyli można kurwa powiedzieć, że jadę po biedrę i wracam tu dokładnie w to miejsce. No nie dokładnie, ale mniej więcej w to miejsce. Za 17 zł. Dla mnie bomba. Ale zamówienie będzie nie wcześniej jak za 10 minut to. No i właśnie kurwa. Ale ci ludzie są nerwowi. Dobra, 227. Dobra. Jak to pani jeszcze nie ma, jak aplikacja mówi, że pani ma? Wiesz, ona wyjdzie z tymi zakupami, czy dzwonić jeszcze raz. Zadzwonię, to będzie, że jestem niecierpliwy chuj. A jak ona nie ma zamiaru z tym wyjść, bo się zapomni, to będę stał jak chuj. Tak czy inaczej będę chujem. Dzwonię. Wynie się pani, jak będzie gotowe, tak? Czy... Dzięki. Dziękuję. No, widziałem, jak kładła te siatki tam ze 2 minuty temu. Se mogłem, kurwa, stać i czekać.
nie do wiary, kurwa. Ale widoczek. I już to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra, mam kornera do wzięcia. Nie patrzyłem, gdzie z tym jadę. Na Borsuczą. Borsuczą. Borsucza to jest tam przed Kapelanką. Fajny kursik. Dobra. Dzień dobry. Dobry, 468 globo. Jeszcze chcę zrobić. To ja sobie tu wyjdę. Proszę. Dzięki. Tędy. I co dalej? Wadowitka, Rydlówka. Przejście. Przejście jest tam. A im dalej, tym gorzej. Oj. Nie będzie błota, kurwa. Ja pierdolę, wymyślił. Dzięki, do widzenia. Elegancko, McDonaldzik z Wadowickiej. Na dębniki, przy zakolu Wisły. Fajny kursik, tylko żeby w tym maku się w miarę uwinęli. Już mówię, bo nawet nie wiem. Jotku. Tylko nigdy tam nie pakujemy na podłodze, tylko na krześlach. Tam mam mi położyć koło jedzenia? Tam na krześlach. Od następnego razu. Będę pamiętał, dzięki. Jak się do dupcy, że torby nie kładziemy na ziemię, nigdy.
Never, kurwa, never. Aha, przejechałem po kramerzyku. Ciekawe, czy ta kola jeszcze jest. Jeszcze jest w kubku. Wspomniało mi się. Chcę sobie kupić też taką lampkę z wtykiem tam do tego kontrolera czy sterownika, jak się tam nazywa, żeby zasilać sobie przednią lampkę chociaż z baterii z roweru. Chyba sztukę kosztuje. Mógłbym w sumie na Temu albo na AliExpressie zamówić. Byłoby taniej. Ale znowu chuj wie. Jak tą końcówką. Trzeba by się później bawić jak zlutowanie innej końcówki, a znowu chuj wie. Jak ona się nazywa? Coś źle podłączę. Puszczali lampkę, to już przeoszczędzę 40 zł, czy tam 50, a pójdzie z dymem te 5 dych. Ja nie mam kosteczek. Kurwa, wszystkie narzędzia, wszystko w pizdu mokre. No pani nie była zadowolona. Jak pierdolnęło z tego kamerzyka, to już wiedziałem, że się wylało. Kurwa, znowu McDonald's. Gdzie ja z tym będę jechał w ogóle? Na Zamońskiego. Na drugą stronę ulicy. GK. Apartament 9. Jaki? 9. Po tej klatce. Dziękuję pięknie. Dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. Globo Refund. Czyli bierzemy jakąś część zakupów kogoś. Gdzie z tym jadę? Obozowa. Kurwa, znowu Boryń Fałęcki. Mam nadzieję, że chuj mi nie zostawił mineralnej. Gdzie by kurwa mineralny nie zostawił? Ja bym pierwszy mineralną zostawił. Więc on też na pewno zostawił. Kurwa. Ja mam jakąś drugą część, której zostawił 208. Jest. Woda pewnie, no jak zwykle. Tak. Dziękuję. Jak myślałem, że mi cwaniaczek mineralkę zostawił. Kurwa. Mam nadzieję, że kutafon był na rowerze, bo jak był samochodem, to niego chuj szczeli. No i z taką mineralką to by się elektryczek przydał. No pierdol się pewnie. Kuta się. Kurwa, jeszcze hamować się z chuja muszę.
Trochę bym się spłomógł. Kurwa, ciężko przekroczyć ten 3 km, no w sumie tragedii nie ma. Muzykę sobie włączę, jakoś pójdzie. Odstawimy na chwilę ten plecaczek na siodełku. Cię odciążyć się trzeba lekko. Może bym cię kurwa odciążył. Dzięki, do widzenia. No i dobra, mamy kepura z zakopianki. No nieźle. Jest jakieś kurwa dziki dojadą. Ja pierdolę. Tu gdzieś w prawo. Szlabany, kurwa, może ja jestem. No nie podoba mi się to. Pięknie. Ja pierdolę. Nie no, muszę jechać, coś mi tu wpierdoli za chwilę. Zapadam się w błocie. Nic nie widać. Pięknie, kurwa. Chuj, nie ujadę. Się wpierdolę w takich butach do galerii. Oj, będą zadowoleni. Gdzieś ja się bym, kurwa, pojechał. Znowu krzoki, ale przynajmniej to jest płytka chodnikowa. Nie, kurwa, błoto. A mi wyjebało wokół, kurwa. Zatarłem ze piaskiem. A tam na razie połowa gównianej roboty. Jeszcze trzeba będzie tam pod górę wyjechać. Dobry, globo pani? 258. Poczekać chwilę. Jak długo? Bo ja mam rower niezapięty. O chwilę. Dobra. Ja właśnie ojebałem cały sklep dookoła. To jest drugie wejście. Teraz może go tu przeniosę. Tak. Chyba bez konsekwencji wypierdala to, że mi nie wjebało znowu tego zamówienia. Maczek. W tym Carrefourze chociaż pani zareagowała, zadzwoniła do tej osoby, co przygotowuje to zamówienie. A tam co byłem, te, co tak czekałem 40 minut, nawet nie pamiętam, że to było. Totalna wyjebka. Będzie to będzie. No i fajnie, dostałem właśnie info, że nowy punkt został dodany do trasy. To pakietówkę będziemy mieć.